Cześć, ja nazywam się Jakub Szendler, witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Chwilkę temu pytałem Was na karcie społeczność, czy mam podzielić dzisiejszy film warsztatówę na dwa odcinki, bo wyszedł on dosyć długi, bo nakręciłem dużo rzeczy, których zwykle nie pokazywałem. No i powiedzieliście, że raczej większość osób powiedziała, że nie, żebym puścił to jako całość, więc puszczam jako całość. A dlaczego jest długi? Dlatego, że zwykle w warsztatówie widzieliście, okej, mam program, okej, puszczam obróbkę, do widzenia, gotowe. A tym razem chciałem Wam pokazać też, ile jest tak naprawdę roboty przygotowawczej przed tym całym puszczeniem obróbki. Plus na przykład nie nakręciłem Wam montażu narzędzi, które też zajęło trochę czasu. Nie nakręciłem Wam programowania, które zajęło trochę czasu. Więc czasem ktoś widzi, a no to dobra, obróbka trwała 5 minut, no to zrobi tam, ile? 6, 12 detali na godzinę. Nie, zrobię pół detalu na godzinę, bo to jest jedna sztuka i to jest dużo roboty wcześniej. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy problem, który będę miał, to jak to mądrze zamocować. Dlaczego? Detal ma mieć 220x320, a ja maksymalnie na szczękach mogę się rozejść na jakieś, powiedzmy, 200. Co oznacza, że trzeba będzie zrobić jakieś małe podcięcie, żeby w ogóle wejść w to imadło i to będzie problem numer jeden. Więc problem numer dwa jest taki, że materiał, który mam, jest też dużo, dużo, dużo za duży. Bo ile jedna płyta, to jest taka w miarę, bo ma, powiedzmy, tak niewygodnie mi się mierzy jedną ręką, ale powiedzmy 320 z mikrohakiem, to jest ok, na powiedzmy 250 coś, czyli zrobię dwa przejścia 20 po dwóch stronach hi-fi i da radę, ale druga płyta będzie musiała być wcześniej trochę ścięta. Bo jak popatrzymy sobie tutaj, to jest 200, powiedzmy 70 tak na oko, czyli trzeba będzie ze 20 mm ją zjechać. No. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi taka zwykła głowiczka i na ile taki układ będzie stabilny, bo ja się boję, że nie będzie za bardzo stabilny. A to kwestia sprawdzenia, nie? Plan jest więc taki, żeby spróbować liznąć to głowicą. Się boję, że to może nie bardzo wyjść, ale no innej opcji chwilowo nie mam. I tak no ze 20 mm trzeba by pewnie zjechać, tak? No, pi razy drzwi. Dam sobie na początek z 1000 obrotów. Zjadę sobie do pierwszego chrupnięcia, do pierwszego styku. Ona też może być nierówna, więc ja się i tak będę musiał spokojnie tutaj działać. I wrzucę sobie szybciutko w pozycję. W pozycję, o teraz, no dobra, powiedzmy to widzicie. W pozycję, że to jest Z20, Enter. Dzięki czemu będę wiedział, że muszę zjechać mniej więcej do równego Z0 i powinno to działać. No to co? Posłuchajmy, czy to idzie i jak to idzie, nie? Na razie jest kółeczka. To jest taki clean-up pass. On jest właściwie na zerze. No, tam jest ciasno przy magazynie, ale chyba niczym nie uderzyłem. Dobra. Wow, jeszcze mi praktycznie brakuje tutaj zakresu w tę stronę. To też nie za dobrze, no ale dobra. Zobaczmy. Milimetr w dół i popatrzmy, jak to idzie, nie? Trochę chodzi. Trochę chodzi, na końcu trochę mocno zadrżało, ale generalnie poszło, nie? Zobaczmy, czy ja dobrze dokręciłem na pewno i madełko, bo tak trochę mi to nie bardzo się spodobało, to zadrżenie. Nie, no dokręcone jest. No to nie zostaje nic innego, jak spróbować to zrobić i tyle. Tylko, że teraz spróbujemy to zrobić już na stałym posuwie. Jak wygląda ten posuw? No wygląda chyba dobrze, nie? Spróbujmy taki sposób z przycisku dać tutaj. Teraz trzymam przycisk strzałki w bok, mając włączony posuw milimetrowy i on nawet idzie, na wyjściu pewnie będzie trochę gorzej. Obciążenie maszyny, no mam mało obroty, więc ciężko idzie, około 50%, dosyć wysokie. Oj, tutaj na końcu jest dużo ciężej. Pojawiają się nieładne drgania, ale powiedzmy, że to dało radę. Czyli skoro dało radę tak, to teraz mogę wrzucić milimetr w dół, włączyć joglocka i już lecieć z automatu z ręką na resecie. Po tym, jak dobiera tył, widać, jak bardzo się odkształca cały układ. Zobaczmy, jak to wygląda wymiarowo, czy ja mniej więcej nic nie popieprzyłem.
jak tutaj mam 260, nazwijmy to 3, a tutaj mam jakieś 200, nazwijmy to 63. 263, a druga sztuka ma 254. To ja właściwie nie muszę zjeżdżać chyba nawet do końca, no ale to zaraz zobaczymy. Dobra, obroty start, zecik w dół, obroty w prawo i lecimy. Dobra, rzućmy okiem, ile tak naprawdę wyszło. Jeszcze raz taki czek dla bezpieczeństwa. A, nie mieszczę się, ale mieszczę się, dobra. Poniżej 260, poniżej 260. Jeśli detal ma 220 i będę go obrabiał 20 dookoła, to właściwie powinno wystarczyć, żeby to zebrać na jedno przejście, a o to mi na razie chodziło. Nie ciągnę tych ostatnich 5 mm. Dobra, ogratowałem i teraz niestety plan jest taki, że muszę zdjąć detal, ale też muszę zdjąć imadło i wyczyścić stół, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Nie pytajcie nawet, jak długo graty były założone na tym stole. Tutaj jest normalnie taka rdza, że ją ściągam palcem, a tutaj jest normalnie taka wyspa, że szkoda gadać. Będę musiał chyba to umyć wódekiem, a może nawet je osełkować. Zaraz zobaczymy, ale spłuczmy to sobie na szybko. Może się uda, że woda coś rozmiękczy na początek. Wiem, że to chudziwo nadaje się do wymiany, nie musicie tego pisać, ale niestety na takim musimy to zrobić. Mam nadzieję, że to teraz widzicie z bliska, bo ja nie widzę, co akurat teraz się kręci, ale na tym stole to niewiele się teraz uda zrobić, więc no, osełkowanie. Idę poszukać jakiejś osełki i zaraz będziemy działać. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Ukradłem WD-40 i starą tarczę, która już nie jest używana, musi wystarczyć. Dlaczego robię to na WD? Bo WD trochę rozmiękcza od razu syf i działa trochę jak szlifowanie z papierem wodnym, nie? Także generalnie jest chyba dobrym pomysłem. Zawsze tak robiłem i zawsze działało. Lecimy z osełeczką. Nie wygląda to pięknie, ale jest gładkie. Nie ma żadnych wżerów. Wiecie, metoda na rękę, nie? Najlepsza. Każdy operator od razu wie, czy to jest dość gładkie, czy nie. Myślę, że spokojnie można na to rzucić płytę. No i jaki jest mój pomysł na to, żeby tę płytę teraz złapać? Opa! Ona jeszcze nie jest cała zagratowana, ale Wam pokażę. Chcę ją położyć sobie tak, złapać sobie tutaj dwie lasze i obrobić sobie tutaj końcówki, tak żeby zostawić na środku wyspę, za którą będę mógł później chwycić imadłem i obrobić wszystko. Także prosta sprawa, zabieram się za ogratowanie tutaj końcówek, bo one są takie ło i zaraz rzucamy to na stół. Z racji tego, że nafrezowuję tylko chwytki, to one tak naprawdę nie muszą być ani ładne osiowo, ani ładne symetrycznie, one mogą być trochę na oko, więc bezczelnie po prostu złapię to wszystko w oparciu o płytki, które wsadzę do rowka tołowego. Nie wiem, czy kiedyś tak robiliście, ale to naprawdę często wystarczy. Bierzecie płyteczkę, albo i dwie, dosuwacie i zakładając, że rowek jest z grubsza płaski, nawet to nie musi być 16, widzicie, ja mam mniejsze płytki, dosuwacie i możecie założyć, że mniej więcej macie detal wyosiowany, albo generalnie dość na taką robotę. Teraz tylko kwestia założyć łapy. No i co? No i lecimy, frezujemy. Zaraz sobie zobaczymy, czym to freziemy, jakiegoś freza znajdziemy, takiego mało konkretnego, mało potrzebnego i sobie nim na szybko tylko liźniemy tutaj te kilka kształcików do chwytu. Teraz tak, ile ja muszę liznąć, to zależnie od tego, ile mam na imadle. Na imadle miałem około 200, z tego co pamiętam, a detal w tej osi ma w tej chwili jakieś 250, czyli po 20 na stronę, to wiecie co? Nie, to idę po głowiczkę. Zrobię to głowiczką mecem, będzie łatwiej. Ale nie, bo głowiczka zostawi mi większy promień. Zrobimy to tą 16. Ona co prawda nie ma żadnego z ostrzy, ale jeszcze chyba pójdzie, nie? Mam moje Z0, wrzucę je sobie w operatora. Z Origin. I teraz pomyślmy, ile tak naprawdę brać boczkiem, żeby to miało sens. Zacznę od złapania tam tyłu i do niego się dostawimy.
Dobra, mam Y tam pozycję. To teraz tak rozsądnie, ona będzie miała osie w bok, czyli jak pójdę na minus 20, to zrobi minus 28 z każdej strony, to będzie tak z zapasem, żeby na pewno chwycić. No 28, czyli 20 na pozycji Y od strony. Ile w głąb? Detale są dużo wyższe, ale nie pamiętam o ile, więc sorry, ale muszę je zmierzyć. Dobra, detale mają mieć 41 i 37, więc sprawdźmy sobie tego. 60. To ja mogę spokojnie 10 nafrezować. Zobaczę szybko drugiego poza kamerą. Drugi ma 46, czyli 10 już na nim nie zrobię, bo mi braknie. Więc zrobię na obu 9, żeby było tak samo. No, to będzie dobry pomysł. 9 na obu będzie chyba ok. Spróbujmy to freźnąć. Ja wam tutaj troszeczkę przeczyszczę widok, chociaż pewnie niewiele to da. Ale dzisiaj nowa forma, jak widzicie, nowy sposób kręcenia. Zobaczymy, na ile on będzie dla was ok, a na ile nie. Lecimy. Mówiłem 9. Zrobimy 2 mm i zobaczymy, jak sobie radzi. Myślę, że bez problemu. Znów na autoposuwie, znaczy się na włączonym jogloku, bo tak po prostu będzie mi najłatwiej. Oczywiście 2 mm to dużo za mało dla niego, ale ta warstwa była nierówna i jak właściwie ten fres jest też masakra. O, i on tak trochę też w drgania chce wchodzić, bo jest dość długi. Zobaczymy, jak będzie szło. Spróbujmy 3. Współbieżni nie ma problemu, przeciwbieżnie lekko chodził, więc zaraz na współbieżnym dodamy mu więcej, a na przeciwbieżnym też spróbujemy dodać i zobaczymy, co się będzie działo. Słyszeliście? Tak się kończy współbieżne do przeciwbieżnego, nie? Jest różnica. 4 na współbieżnym bierze, ale na przeciwbieżnym przy 3 była masakra, czyli na przeciwbieżnym będziemy mogli dawać tylko 2, ale za to 4 na współbieżnym. Pytanie, czy to ma sens, czy nie lepiej przejeżdżać zawsze na współbieżny, nie? Będzie szybciej chyba, jak szybko przejadę. No, na pewno będzie szybciej. Tak zrobimy. Będę przejeżdżał. 3 mi jest chyba lepiej, tak. Tak mi się wydaje, że jest lepiej. I to będzie ostatnie przejście. Później zrobimy to z drugiej strony, też na Z-9, a później tak detal będzie na podkładach, więc wypadałoby po te podkłady chyba też nafrezować, żeby było równo, nie? Nie, właściwie góra jest dość płaska, to jest płyta, nie ma sensu. Ok, tutaj trzeba będzie złapać nową bazę po Y-ku. Zobaczmy, gdzie ona będzie. Jak widzicie, full dokładnie na milimetrowym posuwie, idealne rozwiązanie. I co? Dial 4, 5 nawet dajmy, a co? Ogień. I teraz przynajmniej chyba widzicie, że coś tam się obrabia. 5 na 9, mała warstwa, ale słuchajcie, to wszystko jest tak na pałę. To jest jedna sztuka, to nie przejmujemy się tym, czy to będzie szybko i wydajnie. Chodzi o to, żebym mógł to jakoś złapać wimadło, nie? Dobra, zdejmujemy. Tylko sobie zmierzmy szybko i może okratujmy od razu, żeby później nie było problemu, nie? Czekajcie, coś mi tutaj zupełnie nie wyszło. Bo ja 220 liczyłem. A, to dupa. Słuchajcie, jeszcze mam 215, to jeszcze dużo, dużo, dużo. To mogłem to robić większym frezem. Trochę skopałem, no ale trudno, lecimy dalej. Nie uwzględniłem, że przygotówka jest dużo większa od detalu. I to był mój problem. Jakby logiczny, nie? Gdzie ja dałem metrówkę? Jak zwykle zgubiłem metrówkę. To ile faktycznie teraz mam? 220. Czyli jeszcze po 10, dajmy na to po 20 na stronę jeszcze zbierzemy, żeby być pewnym. Ale spróbujmy warstwę dycha. Zobaczymy, czy pójdzie. Czyli 10 na 9 spokojnie, ale tylko współbieżnie. I teraz już chyba się nie pomyliłem, sorry. Wiecie co, jest jeszcze wcześniej, jest 8.13, ale ja jestem w pracy od 5.30, więc... Ja troszeczkę już nie kumam. Druga kawa już musi wejść chyba. Dobra, z drugiej muszę od nowa złapać bazę niestety, no bo przestawiłem ją, bo to była jeden raz wykorzystywana baza. Mam tego, dojedźmy tym. I co? 2 przejścia po 10, ale od tej strony, dobra.
Y Origin. Minus 10. I lecimy. I będzie wszystko tacy. Na jednym zecie, więc nie powinno być problemu. A to, że tam zostanie jakiś promień, to nieważne, bo i tak go rzucę na podkłady. Ja go nie oprę szczęki. Więc on będzie troszeczkę wisiał, żeby mógł na przykład się przewiercić przez niego spokojnie, nie? Zanim mi zarzucicie, że pewnie tępię frezę, lecąc tak po materiale, to jest ogryzek. Jeżeli frez został w maszynie, to znaczy, że już jest ogryzkiem niepotrzebnym, nieschowanym, więc on może umrzeć. Ja się nim w ogóle nie przejmuję. Zgubiłem jak zwykle miarkę. Halo? Miarka? Miarka! Nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję mojemu szanownemu koledze Grzesiowi za tą miarkę, jest super. No to tak, 180, to jest dobry chwyt. Co damy radę? Słuchajcie, ogratować i co? I zakładaj drugi detal. Pokażę wam całość, czemu nie. Ok, you know the drill. Łapiemy górę, minus 9. Na pozycję 40, czyli 48 od boku frezowany z obu stron, frezem ogryską w ciepłej oprawce. Lecimy. A spróbujmy wziąć 15 na jedno przejście, może 14. Aluminium to żre jak masło. Sanity check, bo wcześniej się już raz pomyliłem. Ile tutaj mamy na tym wymiarze? 175, super. 175 wystarczy, żeby się chwycić. Gratuluję to i możemy wchodzić z powrotem z imadłem, nie? Bo to będzie już czas na ponowny montaż imadła. Normalnie czyściłbym je poza maszyną, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że to robię, więc dlatego robię to w maszynie. Wiem, że na osłonach się nie kładzie, ale nic im nie będzie. To nie jest bardzo ciężki imadło, to nie jest bardzo duże imadło. Poradzę sobie. Dobra, detal jest wielki, więc wypadałoby mieć cały możliwy zakres osi. Więc założymy sobie imadełko tak z tyłu, prawie że na styk. A z przodu, jak ono wtedy wypadnie, muszę sobie rozkręcić, tutaj widzę tego, szczękę ruchomą, czy też kopyto, jak to ja wolę mówić, ale... O, nie ten klucz, fajnie. Ale nie wszyscy lubią tą nazwę kopyto, nie wiem czemu, ona się u mnie jakoś przyjęła. Wszyscy tak kiedyś mówili, mam wrażenie. No, puszczaj. Kopyto na maksa. A, ja sprawdzałem rozstaw 200 na moim imadełku. Pytanie, czy to imadełko też ma rozstaw 200 maksymalny. On jest to samo, ale ma customowe szczęki, które były przystosowane kiedyś pod miękkie. Stąd są takie nietypowe i pulldown jest usunięty. Zobaczmy, ile tak naprawdę mi wychodzi. Czy na tych szczękach ja się w ogóle złapię. A mam 180 i 175. Chytnę wszystko. Będzie dobrze. Chytnę to takie profesjonalne słowo z obróbki. Nie zrozumiecie. Dobra, słuchajcie. Ta szczęka... Kurde, w stanie opłakanym są te szczęny, no ale są. Są jakie są. Postarajmy się ustawić tak, żeby mniej więcej były symetrycznie w stosunku do rowków tyłowych, bo zakładam, że przejazd maszyny też jest symetryczny do rowków tyłowych. Chodzi o to, żeby mi starczyło zakresu, nie? Gdzieś czekajcie, tu maszyna wyjeżdża poza stół właściwie. Nie walnę tyłem, nie walnę. A tu maszyna dojeżdża dokąd? Właściwie tutaj dojeżdża do środka narzędziem do końca stołu. Czyli ma trochę większy zakres z tyłu niż z przodu. Tak, trochę ma większy zakres z tyłu i z przodu. Niż z przodu. Więc jeżeli tutaj się ustawię tak, powiedzmy, o gdzieś, to dupka będzie gdzieś tu, to jest trochę bardziej do tyłu przesunięty detal niż powinien być. Dobra, myślę, że to jest ta pozycja imadła, w której to będziemy robić. Na boki jakoś się zmieszczę. Znajdźcie mi czujnik. Królestwo za czujnik zegarowy. Oczywiście setkowy, nie oszukujmy się. Has nie robi w mikronach, więc po co mu czujnik mikronowy, nie? Nie, no żartuję. Jak trzeba, to robi. Każda maszyna jak trzeba, to robi, tylko trzeba się bardziej postarać na niektórych niż na niektórych, nie? Słuchajcie, mam trzy łapki do imadła. To może być trochę maławo. No ale jak się nie ma co się lubi, to się gra nieco popadnie. Ja już więcej nie chcę kraść, więc damy sobie tak niesymetrycznie. Damy sobie jedną tu, drugą tu i trzecią tu. Wiem, nie jest to optymalne rozwiązanie, ale musi wystarczyć. Tam muszę mieć trochę miejsca na zakręcenie. Tutaj muszę mieć trochę miejsca na zakręcenie. Pamiętacie, jak ustawiać łapy, nie? Oglądaliście o tym film, mam nadzieję. Jak najbliżej fasolki w stronę imadła zawsze ustawiamy śrubę. Bo tam, no to co, oglądnijcie film, jak nie pamiętacie. Wszystko w filmie było wytłumaczone, obiecuję. Przychwycę sobie bardzo, bardzo, bardzo ino.
czujnik maleje. Jeżeli czujnik maleje, znaczy się trzeba tą stronę dosłać, więc trzeba walnąć mu z karata. Maleje. Z karata. Trochę wyżej, żeby nie iść po śrubach. Teraz tu maleje. Jest lekko. Jeszcze. I teraz czujnik tutaj mikro maleje. A, przeholowałem raczej, ale zobaczymy. Jestem dosyć blisko. Jak już jestem na tyle blisko, to już mogę przyłapać delikatnie ten niepotrzebny, ten potrzebny. Mogę przyłapać delikatnie wszystko i już docykiwać się, tak wiecie, na wykończeniowo, nazwijmy to. Więc zobaczmy, ile tak naprawdę mamy. Od końca czujniczek na zero i lecimy, ile jest błędów. Nazwijmy to dychą, nie? Tu jest dycha plus, czyli muszę odbić tamtą stronę. Zobaczmy. Jest powiedzmy trójka. Jest powiedzmy jedynka. Jedynka do trójki oznacza, że mamy dalej 2 sekundy. Szczerze mówiąc, ja bym te 2 sekundy zostawił. Ale wiem, że ktoś mi powie, że to druciarstwo. Więc z półtorki na jedynkę. Czysta jedynka, przez dwójkę przechodzi, kończy się na półtorce. Słuchajcie, w pół setki jest na pewno dość, nie? Znaczy, nie będziecie się tego czepiać, mam nadzieję. Nikt mi nie powie, że to druciarstwo odwaliłem. Niestety tutaj nie dojdę drugą końcówką klucza, ale będzie dość. Po dokręceniu imadła obowiązkowo sprawdzić. Półtorka. Jedynka. Super, jesteśmy w domu. Możemy spróbować wejść z detalem, nie? Na początek jakieś podkłady wymyślmy. Ile ja tam frezowałem? 9 frezowałem, nie? Czyli jak ktoś sobie wyczyszczę pod podkłady miejscówkę, to muszę mieć takie podkłady, żeby zostało z 8 chwytu. 8 chwytu byłoby idealne, tak mi się wydaje. Oczywiście nie będę miał takich, więc zrobimy sobie składki z czegoś mądrego, tylko znajdę coś mądrego, z czego można zrobić składki. Co ja tu jeszcze mam? Mam taki. Ta głowiczka nie jest nikomu potrzebna. Mam taki. Dobra, słuchajcie, mam sporo podkładów, które mogę położyć bokiem, także one też zadziałają. Spróbujmy 3 bokiem na początek, jak zadziałają. Mały chwyt. 2 bokiem. I tutaj też 2 bokiem. I zobaczmy tak naprawdę, ile teraz chwytu mi wyszło, bo to tak... Gdzie walnąłem w miarę? Też macie ten problem, że zawsze gdzieś coś walniecie i nigdy tego nie możecie znaleźć? Chyba każdy ma ten problem. Chociaż są firmy, w których to jest dobrze zrobione. Ja wam czasem widzę takie hale, że... Słuchajcie, 6, 6, no 6,5, 6. 6,5 mniej więcej. 6,5 chwytu? Spoko, nie widzę problemu, nie? 9 podfrezowany będzie z zapasem, mogę wyjść z stożkiem wiertła na wylot i wiem, że nie przywalę. Dobra, to co? Lecimy z montażem, nie? To nie wiem, który najpierw. Może ten cieńszy. Cieńszy najpierw. Wiem, w dwóch imadłach byłoby lepiej, nie? Ale to warsztatuba, słuchajcie. W warsztatowie nie ma, że jest lepiej albo gorzej. W warsztatowie jest albo nie ma i tylko to się liczy. Patrzę. Na podkładzie. No to co? Montaż, jesteśmy gotowi do pierwszego detalu. Jak on wypadł w ogóle? Między rowkiem tyłowym a rowkiem tyłowym? No mniej więcej wypadł między rowkami. Ja się boję, że ja go nie dobiję, bo taka płyta to może uciec cała, nie? I róż niedobita, wisi. Ale dobra, nie chcę wisi na szczękach. To co, lecimy do kama? Chyba tak. A więc plan na obróbkę jest w miarę prosty. Zaczniemy sobie od planowania. Wziąłem głowicę 32, bo to największa taka ładna, którą mam złożoną. Jest tam jedno czy dwa przejścia, w zależności od tego, jak dużo będzie materiału. Wiertłem trójeczką nawiercimy sobie otworki po to, że tutaj później wychodzą otwory na powierzchni, która jest zakrzywiona, więc wolę od razu je nawiercić i je przewiercić, bo nie mam akurat pod ręką długiej szóstki, która by dała radę to dźwignąć. Zrobimy sobie obrysik dookoła i zrobimy sobie wykopanie wszystkiego, co się da, i feedem, standardowo. Następnie frezik 16 opitoli nam kształcik dookoła, ale też zrobi nam tutaj na bokach głębsze podcięcia, bo tam są te fragmenty, które zostały z zafrezowania pod imadło. Frezik 12, mam takiego ogryzka w stanie opłakanym, super długiego, niepotrzebnie tutaj, ale przynajmniej go zużyję, który wykopie nam tutaj tak zwaną zgrubę po zgrubie, tam gdzie głowica 20 nie weszła i zrobi nam tutaj tą główną kieszeń. Czwóreczka wykopie nam tutaj kształt, on jest zamodelowany jako rowek, ale chłopaki powiedzieli, że może być cały wycięty.
podobnie jak przeleci nam tutaj po kształtach zewnętrznych, żeby kulą nie wyjeżdżać za daleko. I wykonam tutaj dwa wiercenia. W aluminium nie boję się wiercić, frezem powinien dać radę. Później mamy 32, która zrobi finish na obu bokach, tam gdzie go brakowało. I lecimy z kulami. Kuleczki zrobił jeden, kuleczki zrobił dwa, czyli zrobiły te łuki, zrobiły dna i zrobiły nam ściany. Na trzy operacje, tak lubię to sobie podzielić. Jak już to będziemy mieli zrobione, czyli kuleczki zrobią całą swoją robotę, to zostanie nam nawiercić pozostałe otwory, te, które zostały na detalu jeszcze nie zrobione. Oczywiście tutaj symulacja pokazuje, że on przejeżdża przez materiał, ale nie jest taki głupi i wie, gdzie ma się podnieść, a gdzie nie musi. Więc jak puszczę symulację, jest w trakcie liczenia ścieżek, więc to nie będzie działało za szybko. No, odegnij się, bo to duży program. On oczywiście wie, że tam, gdzie trzeba, to podjeżdża, a tam, gdzie nie trzeba, to nie podjeżdża, prawda? Więc ponawierca nam otworki zarówno w kwestii nawiercenia, jak i wiercenia. I tutaj on pokazuje kolizję z celem, ale to tylko dlatego, że wiertło jest większe niż teoretycznie miało być. Chłopaki powiedzieli, że może być tutaj większe wiertło, że to w niczym nie szkodzi. Więc tutaj pozostanie nam jeszcze wykonać takie otworki i właściwie tyle. A, czekajcie, jeszcze jedna operacja. Po otworkach jeszcze mamy docięcie łuczków. Bo tutaj był taki mały problemik, że było bardzo ciasno tutaj przy tym narożniku. Bardzo ciasno oznaczało też, że tutaj niestety został materiał niewybrany. I to taki brzydko niewybrany, bo jest trochę wcięć po poprzednich narzędziach, a trochę do obrobienia. To jest fajne, że jest, jak klikam od razu, pokazuje mi, co to jest, zwłaszcza jak jest mniejszy projekt, bo ten ma 80 mega już. Więc dorobiłem sobie tutaj taką małą operację, takie małe docykanko i to małe docykanko powinno wybrać wszystko tutaj, jak też całe te narożniki dookoła i lekko wejść na płaszczyznę, żeby na pewno ta płaszczyzna też wyszła. Także to jest plan, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra, to nie pozostało nic innego, jak spróbować to puścić. Wczoraj już to puściłem delikatnie wyżej, a dzisiaj puszczam już na dobrym zecie. I niestety będę Wam wszystko kręcił z zewnątrz, dlatego że wszędzie właściwie będę chciał użyć chłodziwo. Ten detal będzie miał tendencję do drgania, drgania powoduje więcej temperatury, obróbki jest dużo. On może się chcieć odkształcić, jednak będziemy to kręcić z zewnątrz. Mamy planowanie 4000 obrotów, 1600 posuwów, czyli około dyszki na ząb. Obciążenie wrzucione nikłe, no bo to wiadomo, że tylko planowanie 5 dych w głąb, raptem tam 10% czy 15% to tyle co nic, pomijalne obciążenie. No i lecimy. Okej, nawierty. Nawierty idą milimetr w głąb na 5000 obrotów i 256 posuwów, 500 na obrót około. Tylko sobie zobaczę, czy ten zecik mi się mniej więcej zgodził. Ile do końca? No, będzie milimetrzyk. Do 38,2. To teraz pytanie, czy ja mam do 38,2 możliwość wiercenia. Tak mi się wydaje, ale... Zaraz to musimy niestety zmierzyć, bo tutaj nie dam sobie ręki uciąć, tylko znajdę jakąś sumiarkę. 38,2. Detal w najgrubszym miejscu ma 45. 45 minus 9 to jest 36, czyli 36 mamy półki, ale było 6,5 schowane, czyli inaczej, to minus 6,5 to jest 38,5. Teoretycznie nie przywalę wimadła. Tak mówi matematyka. Zobaczymy, ile jestem prawdy. Pozycja 28 do końca zgadza się, włączamy chłodziwo, ogień. Nie usunąłem przerwy na dnie otworówkami, przypadkiem gdzieś była wpisana. No to nie jest to najlepszy pomysł, zupełnie niepotrzebny, no ale jest. Już niewiele na niego teraz poradzimy, nie będziemy specjalnie przerywać programu przy czterech otworkach. Powinno dać radę. ...2600 obrotów, 265 posuwów, czyli dycha na obrót standardowo. To wyjdzie na oko jakieś ile z 50 metrów dla wiertła szósteczki. W aluminium całkiem okej, okay, no, nie ma co narzekać. No i wchodzi MFH. Zobaczymy, jak to będzie ze sztywnością teraz. Bo tutaj może być trochę problemów. Najpierw obrys, więc tutaj obrys jest najbezpieczniejszy, bo na nim wszystko zobaczymy w razie czego.
To powiedziałbym, że dosyć gadziutko idzie, to czy trochę głośno, wiadomo jak to hi-fit. Ale mamy co? Mamy 30% obciążenia około na tych cięższych fragmentach, 6400 obrotów, 9,5 metra posuwu, czyli to będzie co? Przy trzech piórach 5 dych na ząb, dobrze liczę? Dobrze liczę, 5 dych na ząb i bierzemy 5 dych w głąb, więc 5 dych na ząb, 5 dych w głąb. Parametry jak do stali, nie jak do aluminium. A to dlatego, że ta płytka tak naprawdę nie istnieje w wersji do aluminium, to jest raz. A dwa, po prostu uważam, że sobie tutaj nie ma co szaleć, bo to jest pojedynczy detal. Właściwie no dwa, ale dwa różne. Więc może on lecieć trochę spokojniej, przynajmniej będziemy pewni, że wszystko przejdzie. Hi-fit jest potężny. Właściwie się tym nie przejął, że miał do oderwania blachę, nie? A jest to. Jak tu nie kochać hi-fitów? Dobra, i lecimy z offsetową zgrubną, czyli taką typową obróbką moldowską. Tutaj już mam 8000 obrotów i ile? 12 metrów posuwu. O, ale widzicie czego nie mam? Nie mam włączonego HSM-u. Bez HSM-u to nie ma dyskusji. Maszyna niestety nie ma HSM-u, więc będzie trzeba ją włączać i wyłączać, nie? To było tutaj. To jest fajne w kasie, że mogę puścić od środka bardzo szybko. Właściwie widzieliście, nie było żadnej przerwy takiej, no, zauważalnej. Pytanie, czy jest gładkość domyślna włączona? Na zgrubny? Jest. No, bez sensu tę ścieżkę wygenerował. I też szkoda, że od środka, ale to dlatego, że nie bawiłem się w żadne obróbki stałoobciążeniowe, tylko wziąłem na żywca najprostszą obróbkę, jaka jest. Wiecie, tak obiektywnie, no i tak ładnie lata, nie? A że programista pipa i zrobił kiepską obróbkę, to już wina programisty, nie maszyny. Ale bez tych wcinek, które robi, byłoby dużo szybciej. Jednak traci troszeczkę. To jest tylko zwykła VF1, to nie jest nawet SS-ka. Więc ona trochę musi tracić, wiecie, dynamiką w stosunku do szybszych maszyn, nie? To nie jest, nie wiem, Kitamura HX200 IG, żeby była super szybka. Było puścić po milimetrze, też by szło, a byłoby dużo szybciej. No ale warsztatowa, nie? Kliknąłem, co kliknąłem, teraz trzeba już się z tym męczyć. I słuchajcie, tutaj muszę wam zrobić krótką przerwę, bo niestety kończy mi się miejsce na karcie SD, ostatnie 10 sekund. Zrobię lekkie wyczyszczenie karty i będziemy mogli lecieć dalej, pewnie od kolejnej operacji. Okej, dałem radę w miarę szybko wyczyścić, nie macie dużo stracone, kilka przejść hi-fitem. Długi freziel, no ale tutaj był potrzebny długi freziel. On jest do aluminium, powinien sobie poradzić bez chłodziwa. Taką mam nadzieję w każdym razie. Zobaczę tylko, czy dobrze schodzi. Ile mu jeszcze zostało? 8,5 mm. No dobra, ma to sens. No, pomieści się chyba. I ostrza ma chyba dość. No to lecimy. No nie wydał do końca tutaj, gdzie sztuki brakowało. Będzie plama, no ale trudno. Taka sztuka. On leci na 8000 obrotów, 1600 posuwu. I miał do zebrania chyba dyszkę bokiem. Dobra, i na nim jeszcze dwie operacje, z racji tego, że tam na bokach jest więcej materiału, tam gdzie jest chwytowy, to chciałbym ten materiał zebrać teraz też tym frezikiem. Tam nie ma dużo, pewnie z milimetr. Wow! Gdzie ty jedziesz? Czy ty się zmieścisz jeszcze? No, wygląda jakby się zmieścił. No to lecimy? No lecimy. Tam jest milimetr do zebrania, ale za to mniej po wysokości. Chodzi o to, żeby nic tam nie wystawało w razie potrzeby, nie wiem, zabazowania się od tyłu na detalu albo coś w ten deseń, nie? A tak, bo pisałem, żeby pracował jak
bliższym do oprawki kawałkiem ostrza, no. Dobra, mądrze z mojej strony teoretycznie, nie? A ty znów trochę nie wybrał. No to tyle tym razem, jak się nie mylę. Lecimy dwunasteczka. Dwunasteczka robi tak zwaną zgrubę po zgrubie, czyli tam, gdzie dwudziestka nie mogła wjechać, a jest sporo takich miejsc, ta dwunasteczka ma teraz dociąć. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ja wiem jeszcze jedną rzecz zrobił, jeszcze bym trochę wam wytarł szybę. Ona też pewnie będzie lecieć na mokro, więc pewnie wam nie wsadzę kamery do środka, bo i tak zaraz by był obiektyw zawalony. Kiedyś skonstruuje się jakiegoś takiego Air Knife'a, który będzie czyścił obiektyw w locie, tak jak ma Peter z Edge Precision, ale to jest temat na kiedyś, nie ma na niego na razie czasu. Wiecie, za dużo innej roboty. Dobra, powinniśmy być blisko zera, jesteśmy na milimetrze nad, okej, pomiar narzędzia poprawny, no to lecimy. Co to za parametry? 1000 obrotów, 2000 posuwu? Co to ma być? 15 000 obrotów! I 5 metrów posuwu. Jak skrawać, to skrawać, nie? Rapid 100, a co? On nie ma dużo do powybierania, tylko kilka kanałków, kilka docięć, także powinien sobie poradzić, jest dosyć długi chyba, żeby to zrobić. Czyli lecimy na 15 000 obrotów, na 7,5 metra posuwu i na spokojnie sobie to powinien wydziubać. On nie ma dużo roboty. Właściwie jak na to patrzę, to też można było pominąć te podcięcia wszystkie, które robi tam z tyłu. Wystarczyło, żeby on podciął te takie, nazwijmy to główne, dwa gniazda po naszej stronie. Tak gdzieś faktycznie dwudziestka nie weszła, cała reszta to mogła zostać bez tej obróbki. Też by dał radę, ale jakoś, a jakoś tak zrobiłem, to już zrobiłem znów. Programista pipa, trudno. I dano mu trochę wody. Przynajmniej, żeby wypłukał te wióra, które tam są. Chodzi o to, że to już będzie powierzchnia na gotowo, która zostaje w formie, więc fajnie było, żeby ona jakoś wyglądała, nie? Dlatego tutaj spokojnie 2 metry posuwu i niech sobie leci. Po tym hi-fidzie 2 metry posuwu wyglądają na super wolne, ale wiecie, że 2 metry posuwu to nie jest wcale mało w normalnym życiu, chociaż w aluminium jest. No ale jakby to tak jak jedziecie autostradą, nie? Jak się zwalnia ze 140 do 60, to człowiek myśli, że stoi w miejscu. Dobra, teraz frezik, którego się boję najbardziej, czwóreczka. Patrzcie, ona jest super długa, w dodatku do stali i czteropiórowa. Ona może bardzo szybko stwierdzić, że ma to gdzieś. Spróbujmy, natomiast myślę, że no way. Daję jej turbo mały posuw i patrzymy, co się dzieje. Oczywiście na płukaniu. Spodziewam się, że ona się zaklei raz, dwa. Chociaż powiem wam, że całkiem dzielnie idzie, nie? Dam jej 15 000 obrotów na metr posuwu i niech ona spokojnie sobie te kieszenie tutaj wyskrobie dla nas. Jak na frez dostali wysunięty tak bardzo, bardzo, bardzo daleko i w dodatku czteropiór, i w dodatku tępy, i w dodatku WRC, no okej, okay, nie narzekam. A jest tak wystawiona daleko pod drugi detal. Już nie chciałem zmieniać ustawień narzędzi pomiędzy detalami. Po tym jak na tym by nie dała rady, to i na tamtym by nie dała rady, to od razu szukałbym alternatywy, nie? Dobra, i ona też robi konturowanie tam, gdzie robiła dwunastka. Docina po dwunastce narożniki, zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. I być może trzeba będzie pozgrywać te narzędzia, więc jak się skończy ten frez, to ja sobie pooglądam, co on zrobił. I jakby co, to puszczę jeszcze raz albo dwunastkę, albo czwórkę. Dobra, a teraz wiercenie tym frezem jeszcze. Albo dał radę, albo się urwał. I? Słuchajcie, wygląda jakby dał radę. Popatrzmy na niego. No. Frez cały, gniazdo wykopane. Finisz na bokach. Finisz na bokach. Zgrany! Słuchajcie, na paznokieć tam nic nie czuć, idealnie. Kieszonka no nie za ładna, bo jest długi, ale dał radę, wiercenie dał radę. Dobra, to co?
przeczyszczę wam szybkę i lecimy dalej, nie? Na razie wszystko się całkiem fajnie układa na pierwszym detalu. Zobaczymy, co będzie na drugim detalu, bo to zawsze jest jeszcze problem z drugim detalem. On jest jeszcze trochę większy. Dobra, mamy finisze. Finisze są na wszystkich powierzchniach. One są już troszeczkę w tej chwili te powierzchnie wiotkie, ale powinny dać radę. 5000 obrotów, 2 metry posuwu. Na spokojnie ze 2 dyszki warstwy. On tutaj wisi mocno i myślałem od razu, czy nie podstawić mu, wiecie, lewaru, żeby go podciągnąć. Ale stwierdziłem, jak będą drgania, to wtedy dam lewary i opuszczę całą bazę, oddychę i puszczę jeszcze raz. I szczerze mówiąc, idzie na tyle dobrze, że nie trzeba. I on zrobi finisz na dole i później zrobi finisz też na górze. Chyba? Nie, nie robi finiszu na górze. A, bo finisz na górze już był z pierwszego planowania. No to zrobi tylko finisze na dole i lecimy z kuleczką. Trochę straszny ten przejazd, nie? Esprit sobie policzył. No ale wyszło mu, że się zmieści, to znaczy, że się zmieści. Słuchajcie, i mamy najnudniejszą z operacji, czyli wierszowanie, więc to już wam odpuszczę. I zaraz wrócimy z gotowym detalem. Efekt końcowy, jaki jest, każdy widzi. Ta obróbka nie była najpiękniejsza, ten plac nie był najpiękniejszy, ale tam wszędzie, gdzie była kulka, było ładnie. I najważniejsze, że narzędzia się ładnie pozgrywały. Nigdzie nie ma żadnego stopnia pomiędzy elementami, bo to jest kluczowe. Wszędzie, gdzie było połączenie wielu obróbek, nawet tutaj 3 narzędzi na sobie, to też 4 właściwie licząc tą kulkę dookoła. To i tak jest bardzo ładnie zgrane. Nic nie czuć pod paznokciem. No tutaj te kieszenie są wybrane tak, jak powinny. Nic nie było gratowane, bo nie wiem, gdzie można dać fazę, a gdzie nie można, więc na razie zostałem tak, jak jest. No i teoretycznie jedna powinna się z drugą teraz zejść, nie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy się uda. No i tak. I się schodzą. I otworki są, więc pewnie one tutaj będą jakoś łączone śrubami. Otwory są szóstki, to można szpilkę M6 dać długą, 2 nakrętki. Ewentualnie można sfrezować ten środek, bo ja go nie usuwałem, on był chwytowy. Jakby to chłopaki sobie tutaj za łapki złapią, lizną czymś, albo mogą to też tak zostawić. To już pozostawiam do ich dyspozycji. Detal jest gotowy do odbioru. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Korzystając z okazji, chciałem jeszcze wam przypomnieć, że za niedługo odbywają się targi branżowe w Poznaniu ITM. Oczywiście ja tam będę. Wpadnijcie, przybijcie piątkę, pogadajmy, wypijcie ze mną kawę czy coś. Jeżeli nie macie zaproszeń, a potrzebujecie, to napiszcie do mnie na, się pojawi, mam nadzieję, adres e-mail jakub.szendlar@planalp.pl. To ja tam skombinuję wam, wyślę zaproszenie, to nie problem, takie rzeczy można zrobić od ręki. No i może się tam zobaczymy. A na temat dzisiejszej warsztatowy dajcie znać, czy podobał wam się taki format, w którym pokazywałem dużo więcej rzeczy i pokazywałem, jak ja sobie radzę od początku do końca i jakie błędy popełniam, bo na przykład pewnie zauważyliście, że to moje liczenie tego podfrezowania to zupełnie dałem ciała, tak jak mówiłem, było za wcześnie, a kawa była za mała. Popełniłem dużo błędów, ale tak to już jest przy robocie jednostkowej, że się popełnia błędy, nie? Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, czy jakoś tak. No i pewnie tyle. Jeżeli materiał wam się podobał, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. I to by było bardzo dobre, bo ostatnio coś mi bardzo spadła oglądalność, tak się przyznam wam szczerze, także klikaj ta, wysyłaj ta. Jeżeli coś było nie tak, malujcie to dalej w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku. Wiecie kiedy? Już za tydzień. Trzymajcie się, hej.